serdecznie. Jest mi bardzo miło przywitać dzisiaj w kole panią minister w kancelarii premiera, panią Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. Pani Agnieszka odpowiedziała na nasze zaproszenie warsztatów zajęciowych, których kierownikiem jest pan Stanisław Graczyk. Osoba o wielkim sercu przyjeżdża do miejsca, gdzie też pracują ludzie o ogromnych uczuciach i wielkim sercu. Witamy panią Agnieszkę dzisiaj w kole. Cieszymy się, że są takie osoby, które tak bardzo dbają, interesują się pracą, jaka jest wykonywana w warsztatach terapii zajęciowej. Tomku, oddaję ci głos. Witam serdecznie państwa. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz jest jedynką na liście wyborczej Platformy Obywatelskiej do wyborów do Parlamentu Europejskiego. To, że pani Agnieszka chce się spotykać właśnie z ludźmi w takich przestrzeniach, tu w tym wypadku w warsztatach terapii zajęciowych, pokazuje wyraźnie, że stawia w swoim myśleniu o europejskości Polski na kapitał ludzki. Proszę państwa, jeżeli chodzi o rynek pracy, najważniejsze jest to, żeby wszystkie osoby, które chcą pracować, mogły się na rynku odnaleźć. To dotyczy zarówno osób, które są starsze, jak i bardzo młode, osób, które są pełnosprawne i niepełnosprawne, i tych, którzy kończą Harvard, i tych, którzy uczą się konkretnego zawodu. I bardzo cieszę się, że mogłam dzisiaj być tutaj w zakładach terapii zajęciowej. Widziałam bardzo wiele aktywności, wspaniałej pracy terapeutów i jest to wielki sens, żeby poprzez pracę włączać ludzi do społeczności. Stanisław? Cóż, ja chciałbym powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło gościć państwa tutaj u nas, w naszych skromnych progach, i liczę na to, że te nasze problemy głównie rehabilitacji zawodowej, pomożecie nam państwo rozwiązać. Czy kluczową sprawą jest to, żeby warsztaty terapii zajęciowej kończyły się włączeniem absolwentów warsztatów do rynku pracy? Znaczy, jest to kluczowy problem wszystkich warsztatów, bo ja odwiedziłam dużo warsztatów w Wielkopolsce, warsztatów terapii zajęciowej, i to jest wspólny problem tych warsztatów, że jest ten etap edukacji po prostu niedrożny. Jak to zrobić, żeby ten etap udrożnić? Możemy się wspólnie zastanowić. Na pewno mogą w tym pomóc i fundusze unijne, i nasze polskie prawo, które dotyczy spółdzielni socjalnych, ale też należy się przyjrzeć samym regulacjom, które dotyczą warsztatów terapii zajęciowej, tak żeby one umożliwiały większy kontakt z rynkiem, z otoczeniem zewnętrznym. Szanowni państwo, to jest spotkanie, które ma podkreślić rolę i znaczenia właśnie czynnika ludzkiego, takiej empatii i zrozumienia dla tego typu opieki nad człowiekiem, jaką realizowana jest tutaj, opieki nad osobami, które nie mają takich samych szans, ale państwo i Unia Europejska są zobowiązane do tego, żeby wyrównywać szanse. Stąd nieprzypadkowa właśnie obecność pani minister, ale też nieprzypadkowa obecność pani minister na liście Platformy Obywatelskiej, bowiem właśnie to myślenie o Europie równych szans, o Europie, w której nie ma osób wykluczonych, jest podstawą naszego myślenia o rozwoju. I pierwsze miejsce dla pani Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz to jest pewna gwarancja tego, że właśnie takie spostrzeganie każdego człowieka indywidualnie ma głęboki sens i jest głębokim obowiązkiem każdego z nas. Co ważne, cała lista Platformy Obywatelskiej to jest lista osób profesjonalnych, myślących o Europie jako o czymś bardzo pozytywnym, o projekcie, który daje też Polsce szansę, nie wyklucza Polski, a wręcz przeciwnie, buduje Polskę. I to jest przesłanie też na te wybory europejskie, na to, żebyśmy wskazywali i myśleli o kandydatach, którzy są euroentuzjastami, a nie eurosceptykami, bo sceptycyzm prowadzić może tylko do degradacji Unii Europejskiej. Optymizm, budowanie
Europy jako wspólnych narodów, które mają wspólnie wszystkie jedną szansę na rozwój, to jest to, co powinno cechować najbliższy Parlament Europejski. Chciałabym jeszcze dodać, uzupełnić tę wypowiedź pana posła, że bardzo potrzebujemy i na to są środki unijne, żeby nasze otoczenie wzbogaciło się o takich brokerów, którzy łączą różne środowiska, gdzie są ludzie chętni do pracy, z tymi środowiskami, gdzie tę pracę można wykonywać. Bardzo ich potrzebujemy, żeby łączyć pracodawców i pracobiorców. I jeszcze może opowiem jedną historię, która dobrze ilustruje, o czym rozmawiamy, bo nie chodzi tylko o pracę jako rehabilitację, chodzi po prostu o pracę. I pamiętam, kiedy opowiadano mi historię tapicera, który miał 3 stanowiska pracy. Jedno z tych stanowisk było bardzo proste, polegało na odwracaniu z lewej strony na prawą stronę takich specjalnych poszewek na gąbki, które wyściełały siedzenia. To była bardzo prosta czynność i wszyscy, którzy przychodzili do tej pracy, po 2 tygodniach byli tak totalnie znudzeni, że tę pracę porzucali. Ciągle była rotacja, ciągle szukał ten człowiek na to stanowisko odpowiedniego człowieka. I w końcu trafił na fundację, która zajmowała się wprowadzeniem na rynek pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Umówili się, że ta fundacja przygotuje mu fantastycznego pracownika. I spośród kandydatów wybrali chłopaka, który wydawało się, że będzie chciał to robić. Następnie przez 2 tygodnie był uczony tej czynności, która tam była wykonywana. Był przeszkolony cały zespół 6-osobowy w tym zakładzie pracy, jak należy się komunikować i kontaktować z potencjalnym nowym pracownikiem. I w końcu ten chłopak zaczął pracować. I to nie była taka oferta rehabilitacji poprzez pracę, to była normalna umowa o pracę. Był pracodawca, miał stanowisko pracy, było ono zdefiniowane i na to stanowisko najbardziej pasował ten chłopak. Po odpowiednim przeszkoleniu wszyscy ci ludzie byli zadowoleni, bo mieli pracownika, który po 8 godzinach pracy się nie nudził tym, co robi i naprawdę codziennie z pasją swoją pracę wykonywał. Właśnie o tym rozmawiamy, o połączeniu ludzi, którzy mają różne umiejętności, tak, różne talenty, ale można dla nich znaleźć miejsce na rynku, i o ludziach, którzy potrzebują pracowników, o bardzo różnych umiejętnościach i powinniśmy im pomóc znaleźć ich na rynku, tak żeby te dwie strony połączyć. Unia to jest takie miejsce, także Polska staje się krajem otwartym i włączającym, który jest takim miejscem, gdzie wszyscy mogą się dobrze czuć i gdzie wszystkie umiejętności, i te abstrakcyjne, i te konkretne, mogą znaleźć swoje miejsce na rynku pracy.